8 maja cała Europa, w tym również Polska, świętowała 69. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Na placu przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu obecne były władze miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, dzieci, młodzież i mieszkańcy miasta. Przed rozpoczęciem uroczystości złożono kwiaty w miejscach pamięci związanych z II wojną światową. O, pania, na prawo, patrz! Odrzut flagowy, patrz, proszę! Flagę państwową podnieść! Spotykamy się dzisiaj pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, by uczcić 69. rocznicę zakończenia II wojny światowej, najkrwawszej i najokrutniejszej wojny w dziejach Europy. Podczas uroczystości odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową, złożono kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, a także wręczono odznaczenia kombatanckie. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi sieradzkiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, wstajemy do apelu na placu przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu w rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Wstajemy, aby przywołać pamięć wszystkich, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się hitlerowskiej i sowieckiej agresji. Stańcie do apelu! Pobożeru! Do salwy honorowej! Trzyma! Ładuj! Salwą! Salwą! Jeszcze nasze najwyższe odznaczenie, ale pan jest takim działaczem, że szkoda, że pan decyduje pana dekorować krzyżem zwycięstwa. To właśnie jest ta rocznica, którą właśnie nam odwrotnie. My się dekorujemy w Sieradzu, nie? Tak, chociaż to więcej uroczyście. Piękna. Coraz mniej wśród nas osób, które pamiętają II wojnę światową, dlatego tak istotne jest, by przekazywać młodym pokoleniom, jak ważny i tragiczny okres był to dla polskiego narodu. Dorośliśmy do tego jako społeczeństwo, jako naród polski, do tego, że potrafimy wyciągać wnioski z historii i nie dopuszczać do tego, co się zdarzyło. A jeżeli ktoś zapomina o przeszłości, tak jak powiedział Józef Piłsudski, nie jest godzien prawa do przyszłości. To jest bardzo ważna rzecz, bo to, co za nami, to z tego trzeba wyciągać wnioski. A jak obchodzić te święta? Ja mówię, że musimy zmieniać formę. Trzeba mówić o pamięci, składać kwiaty, ale również mieć inne formy, żeby młodzież zachęcić, że tu była. Był piękny akcent, aż łzy w oczach stanęły, kiedy te małe dzieciaczki z przedszkola w strojach ludowych składały kwiaty. To jest właśnie to. O swoich wspomnieniach z maja 1945 roku opowiedział weteran II wojny światowej Eugeniusz Wieczorek. To było rzeczywiście przeżycie, które się nie da opisać. Człowiek tak jakby się urodził. Myśmy przyjęli, że to przecież jest zwycięstwo, że już nie będziemy się z nikim, nie będziemy z nikim walczyć, że ludzie przeżyli i że myśmy przeżyli jako żołnierze, to że przecież nigdy człowiek nie mógł być. Ja wtedy w Radomsku, pamiętam, myśmy wkroczyli do Radomska wieczorem, no więc rano, manifestacja, ludzi wyszło, całują się, płaczą, ja też nie mogę widzieć. Też witają nas. To jest przeżycie,
które dzisiaj no, trudno powiedzieć. I chyba to jest najważniejsze, że wtedy ludzie wierzyli, że zaczną nowe życie, że skończyła się Gehenna, że człowiek nie będzie się bał wyjść na ulicę, że człowiek będzie wolny, że założy rodziny. No więc nie tylko ja, myśmy wszyscy to przeżywali. Uroczystość zakończyła się występem artystycznym młodzieży z Sieradzkiego Centrum Kultury. Drgały połamane skrzydła. Tłum zawył i siekł głodem. Czyjaś twarz zastygła, ktoś się zaśmiał. Napisał krwią na murze piekło. Bunt wystrzelił z armaty w słońce. Słońce zgasło. Srebrne ptaki przecięły szarość błyskiem siła. Twarze w oknach zbielały, jak maski zmieniła. Syreny w pustkę świata wrzały, sieć hasła.